Znajdujemy się na nabrzeżu portowym w pobliżu awanportu, czyli głównego wejścia do portu. Za naszymi plecami wchodzi jednostka kontenerowa o długości 360 metrów. Po zakończeniu aktualnie prowadzonej inwestycji, to jest pogłębieniu akwenów wewnętrznych portu Gdynia, jednostki wchodzące będą mogły być większe rozmiary, do 400 metrów długości. Całe roboty budowlane polegają na pogłębieniu całości portu wraz z basenami do minus 16 metrów, czyli zdjęcie około 2,5 metra istniejącego dna, wykonanie umocnień dna przy newralgicznych nabrzeżach, a także przełożenie kabli podwodnych na teren marynarki wojennej oraz wykonanie umocnienia dna nad rurociągami. Wykonawca przejął plac budowy w lipcu tego roku, jest czwarty miesiąc realizacji. Rozpoczęły się już główne roboty czerpalne i dokładnie za rok powinniśmy zakończyć wszystkie prace.